Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie rozpoczęła w dniu 8 maja 2019 roku przebudowę nawierzchni drogowej wewnątrz pawilonu Trojka. W miejsce płyt chodnikowych zostanie ułożona kostka brukowa. Na samym środku placu królować będzie zieleń ożywiona kolorowymi kwiatami. Urody tym kompozycjom dodadzą drzewa i krzewy o barwnych liściach. Na wspomnianym placu nie będzie można parkować, wjazd będzie zamknięty. Będzie to wyłącznie trakt pieszy ze swobodnym dojściem do wszystkich lokali usługowych oraz miejscami na relaks i odpoczynek. Po zakończonych robotach drogowych wewnątrz pawilonu spółdzielnia rozpocznie przebudowę drogi wzdłuż budynku przy ulicy Słukowskiego 48-58, strona wschodnia pawilonu z wyjazdem i wjazdem w ulicę 55 Pułku Piechoty. Dzięki tej przebudowie odcinka drogi powstanie 20 nowych miejsc parkingowych.